Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym update'cie. Przyznam szczerze, że dzisiaj miałam problem, żeby wybrać rośliny, jakie chciałabym Wam dzisiaj pokazać, z tego względu, że bardzo dużo się dzieje i to na plus. Więc przyniosłam dzisiaj część roślin, o których bym chciała Wam opowiedzieć, ale myślę, że za niedługo pojawi się kolejny update z kolejną porcją roślin. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną te kilkanaście minut przyjemnie, miło, może tutaj coś podpatrzycie dla siebie. Ja nie jestem ekspertem od roślin, zawsze opowiadam Wam, co się u mnie sprawdza. Jestem osobą, która też chętnie przyjmuje Wasze rady, więc możecie mi też śmiało radzić, pisać. Natomiast dzisiaj będzie tak dosyć pozytywnie. Zacznijmy może ale od monstery, która zaczęła mnie ostatnio nieźle żółknąć. Wyglądało to na zmiany grzybowe i przyznam szczerze, że no nie wiedziałam, co z nią zrobić. Ona bardzo zaczęła żółknąć, już kilka liści straciła i przyznam Wam szczerze, że właśnie podłoże sprawdziłam, było wszystko ok, było suchutko, w sensie nie była przelana, więc no nie wiem. Te żółte plamy były bardzo, bardzo dziwne i stwierdziłam, że no nie mogę jej tak zostawić, bo nie wiadomo, co to jest. Trzykrotny oprysk substralem też nie pomógł, podlewanie olejkiem NEM też nie pomogło, nie wiedziałam, o co chodzi. No coś musiało z nią być, ciężko stwierdzić co, natomiast podjęłam radykalne działania i stwierdziłam, że ją obcinam. I tu możecie widzieć, mam ją wsadzoną na razie do miski, bo nie mam jej za bardzo gdzie położyć, gdzie też wstawić, więc stoi sobie tak w misce i ona jest tu spięta trytytką, tak żeby właśnie w miarę się trzymała, bo tutaj jest bardzo dużo obciętych przeze mnie właśnie liści. Jeżeli się zabieracie za rozmnażaniem monstery, albo chcecie sobie ją właśnie odratować, tak jak w moim przypadku, to pamiętajcie, żeby obcinać roślinę w ten sposób, żeby miała chociaż kawałek kilkucentymetrowy korzenia powietrznego. Ja postaram się Wam to pokazać, bo ona już, ta moja, zaczęła wypuszczać właśnie z tych korzeni powietrznych małe korzonki. Czekajcie, żebym ja sobie też teraz nie narobiła. O, więc tak to wygląda spięte. Przyznam szczerze, że tak mi jest najwygodniej, bo też cała wtedy ta roślina nie jest wsadzona do wody, tylko tak mniej więcej staram się tej wody mieć niewiele, żeby same korzenie były w wodzie, bo też nie chcę, żeby tutaj coś zaczęło gnić. Nie miałam węgla drzewnego, nie chciałam, wiecie, też kombinować, chciałam to zrobić jak najprostszą metodą, więc właśnie niewiele wody w tej misce i też staram się co tak 2-3 dni wymieniać. No i na razie nic tu nie pleśnieje, nic tu się z tą rośliną nie dzieje, a wypuszcza właśnie, jak możecie widzieć, gdzieniegdzie już korzenie. O, tutaj też. Poczekajcie, policzę, bo jestem sama aż ciekawa. Raz, dwa, trzy. Chyba tylko na razie trzy. Nie widzę tutaj niczego nowego. No, chyba trzy idą korzenie, więc no na razie się zapowiada, że będzie dobrze, ale co mnie zaczęło martwić, to to, że po podcięciu kolejny liść zaczął, widzicie, żółknąć. O, zobaczcie, no to wygląda jak grzyba, nie? Dajcie znać, co sądzicie i no nie wiem, mam nadzieję, że to tylko ten jeden, że zresztą będzie ok, bo mam przepiękne te liście, nie chciałabym tej monstery stracić, więc radykalne cięcie, właśnie wstawienie do wody i zobaczymy. Jak na razie tutaj korzenie się pojawiają, więc liczę, że jak wrócę pod koniec lipca z mojego urlopu, to że one już będą ładne, długie i będę mogła tą monsterę wstawić do normalnego podłoża. Więc to jeśli chodzi o monsterę, no mówię Wam, bardzo się zmartwiłam, bo nagle zaczęła tak mega żółknąć, nie wiedziałam, o co jej chodzi. Podłoże było, wiecie, ok, nie była ani za sucha, nie była ani też przelana, więc ciężko stwierdzić. No to wygląda jak grzyb, ale nie wiem. W każdym razie, no mam nadzieję, że będzie z nią ok. I pamiętacie, pokazywałam Wam też kilka odcinków temu marantę, że też zaczęła żółknąć, suszyć się, nie wiadomo o co jej chodziło i też chciałam ją spisać na straty, ale powiem Wam szczerze, że się uspokoiła. W ogóle bardzo późno zaczęłam w tym roku, zaczęłam późno w tym roku co robić?
jak to się nazywa, zapomniałam słowa. Nawozić, dodawać odżywki, nawozić moje rośliny. Wybaczcie, miałam no po prostu zawias teraz. Nie umiałam sobie słowa przypomnieć. Pamiętałam po niemiecku, ale po polsku zapomniałam. Bardzo późno, bo dopiero gdzieś pod koniec kwietnia. Natomiast widzę, że to nawożenie zaczęło przynosić efekty, bo jak ta moja amaranta właśnie tak biedniała, a wypuszczała raz na jakiś czas takie liście, widzicie. No ten akurat nie, ale ten tutaj, zobaczcie, no nic szczególnego, praktycznie w ogóle nie wybarwione. Tak teraz po tym regularnym nawożeniu zaczęła wypuszczać liście, które już wyglądają lepiej. Na przykład ten tutaj nowy, on się jeszcze całkiem nie otworzył, ale jest genialny, jest przepiękny. I tutaj też jest jeden nowy, jeszcze też nie całkowicie otwarty, ale też ma już ładne te żyłki, fajnie wygląda. Więc no liczę, że też będzie ok. Ja nawożę ją obecnie co 2 tygodnie. Mam taki preparat sprzed chyba roku, czy może już nawet 2 lat, który kupiłam w DM-ie, taki naturalny nawóz. Ja stosuję go nieco mniej niż zaleca producent. Natomiast tak, sprawdza mi się właśnie od tych chyba 2 lat. No i stosuję go nadal i tak mi się wydaje, że on tak dodał życia tej marancie, że zaczęła wypuszczać już ładne te liście, takie wybarwione i jak na razie nie schnie, nie żółknie, więc chyba jest ok. Też ciężko mi stwierdzić, co jej było. Podlewałam ją zawsze tak samo. Ani nie była przylana, ani nie była, wiecie, na wiór wysuszona, więc nie wiem, o co jej chodziło. Może rzeczywiście, że brakowało jej nawozu, nie wiem. Ciężko stwierdzić, natomiast idzie ku dobremu, więc to mnie cieszy. Czekajcie, odłożę ją sobie. Ostatnio też pokazywałam wam tą moją, alokazję za chwilę, aglaonemę Red Zircon. Ona mnie zaczęła zaskakiwać, bo ostatnio wam pokazywałam ten liść w update'cie roślinnym, natomiast ona dosłownie w przeciągu kilku dni wypuściła kolejny, ten tutaj. I nie wiem, czy będziecie widzieć, ale tutaj wychodzi kolejny, więc ona ruszyła. Ona też jest właśnie po regularnym teraz nawożeniu. Olejku NEM na razie nie używam z tego względu, że właśnie te rośliny tak też na wiosnę fajnie ruszyły, fajnie rosną, więc na razie nie mam potrzeby żadnych tam wciornastków ani innych dziwnych robaków nie widzę, więc olejek NEM na razie zostawiłam. Teraz się staram właśnie co te 2 tygodnie nawozić. No i coś tu jest na rzeczy, bo właśnie zaczęła fajnie wypuszczać listki. Ten, który tutaj idzie, widzę, że będzie malusieńki, ale fajnie, cieszę się, że tak ładnie wygląda i widzę, że jest już nieźle przykurzona, też wypadałoby jej już przetrzeć liściem. Więc to ta aglaonema. Jak już byliśmy przy alokazji, no to pokażę wam ją i opowiem nieco więcej. Przyznam szczerze, że ten sezon jesienno-zimowy, który minął, był genialny. Ona w tamtym roku została dosłownie z 3 liściami i myślałam, że w tym roku będzie podobnie, a okazało się, że przeżyła, wygląda genialnie. Ma takie delikatne przebarwienia, o właśnie, na jednym listku i gdzieś tu, o. I na tym tutaj, takie, wręcz taki suchy placek się zrobił. Natomiast no ona całą zimę była taka bujna, jak jest teraz, więc nie wiem, jak jej się to udało. Porównując właśnie z tym poprzednim sezonem jesienno-zimowym, gdzie zostały tylko 3 listki, to teraz, no jak nie ta roślina, nie? I co mnie bardzo cieszy, że tutaj wychodzą kolejne listki. Tu będzie na pewno jeden i tam z tyłu jeszcze jeden, ale widzę, że tu się coś też pojawia nowego, więc no przynajmniej 2, 3, może i 4 listki w najbliższym czasie wyjdą, więc ona się zrobi jeszcze bardziej bujna, więc to mnie cieszy. To jest taka roślina, którą wy mi pisałyście, że kurczę, ciężka w pielęgnacji. Ja nie robię nic specjalnego, ja zawsze wam powtarzam, minimum pielęgnacji, maksimum efektu, więc ja nad nią nie skaczę, nie przesadzam z pielęgnacją. No i rośnie fajnie, tylko pamiętajcie, ona stoi u mnie w takim bardzo ładnym miejscu, które jest dobrze oświetlone. Ona jest w mojej jadalni, ja tam mam duże okno balkonowe, do tego jeszcze małe, normalne okno. I to są okna takie południowo-zachodnie, więc tam jest naprawdę przez większość część dnia
Bardzo jasno i ona stoi w kącie, ale mimo wszystko ma sporo tego światła, więc może też to wpływa na to, że ona tak ładnie rośnie. Podlewam ją raz w tygodniu. Staram się tak, żeby do kolejnego podlania nie przeschła całkiem, tylko żeby była taka delikatnie wilgotna. Więc tak, więc alokazja, no cieszy mnie ogromnie, mam w ogóle przepiękne te liście. I jak po właśnie poprzednim sezonie jesienno-zimowym, tak się obawiałam, co będzie teraz. Teraz przeżyła genialnie, ale myślę, że to też jest kwestia tego, że ona była regularnie podlewana olejkiem NEM. I on tak wam mówiłam już tyle razy na kanale, że on dodaje wigoru. On jest niby przeciwko insektom, natomiast on musi też mieć coś w sobie, że te rośliny po prostu ładniej po nim rosną, więc wydaje mi się, że nie straciła ani jednego liścia w sezonie jesienno-zimowym. Kolejna moja duma, której już dawno nie widzieliście na kanale, to Philodendron Lemon Lime. Najczęściej wam pokazuję ten klasyczny Scandens, ten zielony. Natomiast Lemon Lime już dawno nie widzieliście i pomyślałam sobie, że wam go dzisiaj przyniosę pokazać, bo tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że chciałam go tak sobie ciągnąć w górę i może gdzieś tam po ścianie, ale zmieniłam zdanie i stwierdziłam, że będę go teraz ciągnąć w dół. Czyli on tutaj jest troszeczkę zapleciony u góry, natomiast tu już ma pędy, które idą w dół. Nie wiem, czy to w ogóle będziecie widzieć, tu jest jeden taki mega długi, więc teraz pomyślałam sobie, że tak go będę właśnie... Nie będę go oplatać, żeby szedł w górę, tylko niech sobie te pędy tak swobodnie zwisają. I też mam, przyznam szczerze, zagwozdkę, bo nie wiem, co z nim zrobić. Chciałam go sobie podciąć i ukorzenić, żeby mieć kolejną roślinę, ale no nie oszukujmy się, jego trzeba regularnie, co tydzień, w moim przypadku, podlewać. Natomiast my też wyjeżdżamy na urlopy raczej takie dłuższe, 3 tygodnie, miesiąc. No i mam dużo kul nawadniających, ale też mam dużo roślin i nie wiem, czy po prostu wystarczyłoby mi tych kul, gdybym znowu sobie stworzyła kolejną roślinę. Więc zastanawiam się, czy go podcinać, czy też nie. Może komuś oddam po prostu, bo sama chyba nie chcę mieć kolejnej rośliny. Nie wiem, muszę się zastanowić. Jest piękny. Powiem tak, serce by chciało kolejną, ale rozum mówi, masz już roślin za dużo, a szczególnie takie, które wymagają, wiecie, mimo wszystko więcej wody, więcej czasu, jeśli mówimy o pielęgnacji, więc rozum mówi, nie, chyba sama nie będę mieć kolejnej takiej rośliny, ale jak już mówimy o sercu, to moje serce ostatnio bije niesamowicie do monster małpek. I tak sobie właśnie pomyślałam, że nie kupuję żadnych nowych roślin, będę stawiać teraz na te, co mam, będę je tak pielęgnować najlepiej, jak potrafię i po prostu będę sobie je rozmnażać i będę stawiać na takie rośliny, które są same w sobie bujne, więc jak roślina bujna, to też nie trzeba ich mieć tak dużo, bo one fajnie zagęszczają, wiecie, w sensie fajnie wyglądają w przestrzeni, nie? Tak jak są takie bujne, tak zagęszczają przestrzeń. No i właśnie mam fazę na monster małpki i mam tą klasyczną właśnie Monkey Mass, tą najbardziej popularną i mam monster Adansona, która przez wielu jest postrzegana, że jest to samo co Monkey Mass, ale wy mi pisałyście też już dawno, dawno temu, że to są dwie różne rośliny, one wyglądają praktycznie tak samo, natomiast są zmiany bardzo takie delikatne, jeśli chodzi o liście i że to właśnie na amerykańskim YouTubie jest bardziej takie popularne to rozgraniczenie na monster Adansona i Monkey Mass, więc ja mam obie i właśnie stworzyłam sobie już nie wiem ile, jedną taką, którą kupiłam jako pierwszą w IKEA, mam w salonie i ją podcinałam już kilkukrotnie i z niej powstała ta roślina, zobaczcie, ona już też jest coraz dłuższa. Ta monsterka stoi sobie u mnie w kuchni i tam też jest taka sama historia jak z jadalnią, mam jedno okno, ale takie południowo-zachodnie, czy południowo-wschodnie, ja zawsze mylę te kierunki, w każdym razie tam jest przez większość dnia bardzo słonecznie, ona stoi na szafkach kuchennych,
na górze, więc nie ma aż tak jasno, ale mimo wszystko ta moja kuchnia jest dosyć jasna, więc widzę też, bo ona stała wcześniej z prawej strony, tak bardziej w kącie, a teraz przeniosłam ją na lewą stronę, tam jest jeszcze troszkę więcej światła i widzę, że po prostu rośnie jeszcze szybciej, jeszcze fajniej. Tu będzie kolejny teraz listek z tej strony, tutaj też ona cały czas coś wypuszcza nowego, więc tak, więc to jest pierwsza roślina, którą sobie właśnie sama stworzyłam, podcięłam tą monsterkę, którą mam w salonie, potem podcięłam ją kolejny raz i mam roślinę, która stoi tutaj na szafie w tym pokoju, ona też jest już coraz bardziej bujna, tu widzę, że jeden listek nowy, drugi listek nowy idzie. W ogóle muszę jej zmienić doniczkę na nieco większą. Więc tak, więc tu jest kolejna. No właśnie, one są piękne, bo nie tylko dlatego, że mają te liście, ale przez to też, że są bujne. Można je fajnie oplatać, można je ciągnąć po meblach, można je spuszczać, można je zaplatać o, nie wiem, właśnie o lustro, tak jak mam w salonie. No bardzo wdzięczne rośliny. Nie potrzebują u mnie jakiejś specjalnej pielęgnacji. Podlewam raz w tygodniu, ale taką mniejszą ilością wody, żeby dobrze przeschła do kolejnego podlewania. Nawożę też teraz co 2 tygodnie. I co? I to tyle. No i właśnie staram się regularnie podcinać. I ostatnio podcięłam monsterę Adamsona. Ona też stoi w salonie, ale na innej komodzie. I tutaj już widziałam, że ona mi zaczęła wypuszczać. Już mam korzonki, więc na razie mam tylko takie 2 sadzonki pobrane. Z tego względu, że też nie wiedziałam na początku, gdzie ją postawię. Jak już będzie w doniczce, to nie wiedziałam, gdzie ją postawię, więc tylko obcięłam sobie dwa pędy, ale możliwe, że tą Adansona jeszcze złapię i tam w kilku miejscach podetnę i będę mieć kolejną bujną roślinę. No i przyznam szczerze, że tak mnie kusi. Mam teraz troszkę tych monster i kusi mnie, żeby je podcinać i sobie tworzyć kolejne rośliny. Właśnie po to, żeby nie wydawać pieniędzy na nowe. Poza tym te mnie niesamowicie cieszą. W sensie bardzo mi się podobają, że ta zieleń ich liści jest taka fajna, ciemna, do tego te dziury. Tak się czuję właśnie, jakbym była w dżungli. Tak to moje mieszkanie zazielenione wygląda. Więc to jest piękne. No i właśnie, że nie potrzebują dużo pielęgnacji. Na pewno są mniej problematyczne, mniej potrzebują uwagi niż ten filodendron Lemon Lime. Też miałam ostatnio taki okres, że żółkły odpadały mu liście. Na razie się uspokoił, więc liczę, że będzie dobrze. I właśnie muszę się zastanowić, co będę z nim robić. No i to by było na tyle. Kilka roślin, które ostatnio bardzo cieszą moje oko, z którymi jest fajnie. Cieszę się, że mamy w końcu piękne słońce, ciepło, bo od razu rośliny to odczuły i rosną przepięknie. W następnym odcinku przyniosę Wam kolejne rośliny. Bardzo fajnie wygląda mój, jak on się nazywa, nie starzec, chciałam powiedzieć starzec, a myślę o patyczaku. Też miał taki długi okres, chyba rok, jak nie ponad, że tak wyglądał biednie, a teraz nagle też ruszył, fajnie się zagęścił, więc patyczak. Co tam jeszcze? Fikus, który mam, też wypuścił ostatnio 2 duże, piękne liście, więc troszkę będę mieć znowu Wam do poopowiadania, ale to następnym razem. Dajcie znać, jak jest u Was, czy ta zmiana pogody w końcu podziałała na Wasze rośliny, czy rosną fajnie, czy może macie jakieś problemy, no tak jak ja z tą monsterą, jestem ciekawa, jak to jest u Was, więc piszcie śmiało. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa, pa.